Hongkong jest na pewno strategiczną lokalizacją do tego, aby rozpoczynać swoją przygodę z rynkiem azjatyckim. To nie tylko rynek Hongkongu, ale również centrum, które pozwala na rozszerzenie swoich planów, swoich działań na inne kraje Azji. Jest tą przysłowiową bramą do handlu między wschodem a zachodem. Może jego rola troszeczkę gdzieś spadła, natomiast nadal jest to ogromny i ważny hub biznesowy na tym obszarze. Hongkong ma wspaniałą infrastrukturę, zarówno porty morskie, jak i lotnicze obsługują towary i import do samego Hongkongu, ale również są ważnym centrum tranzytowym. Jak wygląda sektor żywności na rynku Hongkongu? Podejrzewam, że wielu z Państwa było i sami widzieliście, praktycznie nie ma miejsca do tego, żeby uprawiać żywność czy też hodować. Owoców morza, natomiast praktycznie cała jego infrastruktura oparta, jeżeli chodzi o żywność, oparta jest na import, na imporcie. Jeżeli chodzi o produkty drobiowe, na pewno kuchnia chińska się nimi mocno podpiera, więc kurczak, indyk, kaczka, gęś to podstawa kulinarna. Trochę tego za bardzo nie widać, ale chciałem tylko powiedzieć, że per capita konsumpcja mięsa w Hongkongu jest bardzo zbliżona do tego, jak w Stanach Zjednoczonych. Tyle się je mięsa w Hongkongu, 55 kg mięsa drobiowego rocznie jest konsumowane w Hongkongu. Trendy konsumenckie. Przede wszystkim dzisiaj ogromna waga kładziona jest na bezpieczeństwo, jakość i świeżość żywności. Ja przejdę do tej świeżości później. Wśród młodego pokolenia na pewno produkty spożywcze pozyskiwane w sposób etyczny, tymi grup są dzisiaj wybierane. Konsumenci w Hongkongu, mając możliwości porównania czy też podróżowania na tym świecie, są bardzo świadomi wartości zdrowotnych. Zwracają uwagę na pochodzenie produktów, metody produkcji, jak również certyfikacje. Bardzo ważnym jest przejrzystość etykiety mówiąca o tym, skąd pochodzi produkt i z jakiego źródła. Na pewno drób pochodzący z Europy jest uważany za drób bardzo wysokiej jakości, a to dzięki wiadomości o tym, że jest przestrzegane są najbardziej rygorystyczne praktyki rolnicze, jak również te dotyczące środków hodowli i kontroli jakości. Łańcuch dostaw do domu. To jest coś, co zrewolucjonizowało Hongkong. Szczególnie w czasach COVID-u bardzo mocno zwrócono uwagę na możliwość dostarczenia danego produktu do domu. Czyli mniej chodzą obywatele Hongkongu do sklepu i sami kupują. Wygodniej jest im zamawiać przez platformy internetowe żywność, która jest dostarczana do domu. Ten zakres online rośnie. Jest on również wygodny dla konsumenta. Na pewno ze względu na ptasią grypę, ale również pokowidowe turbulencje rynkowe, konsumenci preferują mrożone mięso. Preferują nie dlatego, że jest ono lepsze, tylko że jest to wygodniejsze i bezpieczniejsze. Na pewno świeże mięso jest smaczniejsze, natomiast ten trend jest bardzo widoczny. Zwróćmy uwagę, i to jest to, co ostatnie lata doprowadziły w tendencji w Hongkongu, czyli sprzedaż świeżego, żywego, w cudzysłowie, mięsa versus mrożone spadła o połowę.
w roku 2022 to jest również efekt zmian pokowidowych. Kraje, które eksportują drób do Hongkongu, przede wszystkim teraz to będzie pokazane, to Chiny. Ale to też ze względu na bliskość, cenę, kulturę, język, powiązania. Stany, Brazylia, również Tajlandia jest bardzo dużym dzisiaj graczem, jeżeli chodzi o rynek Hongkongu. Chiny to ponad 50, prawie 60%. Polska niecałe 2%, ale to rośnie. Tak jak dzisiaj pan minister wspomniał, 143 zakłady są na liście i jak państwo sami wiecie, sporo z tych, których dzisiaj gościmy na tej sali, albo kiedyś eksportowało, albo dzisiaj jeszcze eksportuje, albo ma w planach eksport do Hongkongu. Polska, tak, jest numerem jeden, jeżeli chodzi o eksport drobiu w Unii Europejskiej, ale ta wiadomość jest dość mało rozpoznawalna w Hongkongu. I to jest też przykład, gdzie więcej powinniśmy poświęcić na tym, żeby zbudować pozycję i pojęcie wielkości polskiego przemysłu drobiarskiego, pokazując, że jesteśmy potentatem, który może sprawnie i z sukcesem poruszać się na tamtejszym rynku. Mówiliśmy o ramach regulacyjnych po stronie polskiej. Ja szybciutko chciałbym zapoznać państwa o przepisach dotyczących importu w Hongkongu. Przede wszystkim jest to scentralizowane i podlega Departamentowi Higieny Żywności i Środowiska, jak również Centrum Bezpieczeństwa Żywności. I to są dwa urzędy, które są odpowiedzialne za wprowadzenie regulacji i nadzorowanie importu. Oczywiście wymagania dotyczące świadectw zdrowia, normy dotyczące etykowania muszą być przygotowane przed wprowadzeniem produktu na rynek, identyfikalność produktów drobiowych, jak również wykazanie ograniczenia stosowania niektórych dodatków, hormonów i antybiotyków. Aby z sukcesem zaistnieć na rynku w Hongkongu, na pewno pierwszym krokiem jest zapoznanie się z regulacjami. Zdarzyło się już kilkakrotnie, że kontenery dopływały do Hongkongu. Niestety ze względu na braki w papierach czy niedokładną informację nie mogły one być wprowadzone na rynek. Jak również wykorzystywali to traderzy, którzy zmuszali eksporterów z Polski do tego, żeby cenę obniżyć, a tak naprawdę ich trochę szantażując, mówiąc, że jeżeli nie obniżymy o ileś tam procent, to oni nie odbiorą tego kontenera. Ten, kto zrozumie, jakie są wymagania, może się od tego ochronić. To, jak wiecie państwo, dość nagminnie się zdarzało. Spełnienie tych wszystkich warunków, czyli zgodność z prawem, ale także budowanie zaufania konsumenta, czyli odbiorcy, na pewno zwiększa naszą konkurencyjność na rynku w Hongkongu. Musimy pamiętać o dostosowaniu swojej oferty do zapotrzebowania. To dzisiaj pojawiało się na pewno w tych rozmowach B2B, gdzie wybór konkretnych elementów mięsa był podkreślany przez naszych chińskich przyjaciół. Oczywiście ta grupa produktów jest stosunkowo wąska, ale to jest właśnie to, co potrzebuje Hongkong. Czy są jakieś bariery w tym handlu z Hongkongiem, jak również w pojęciu Hongkongu jako hubu dalej? Mało, mało. Hongkong jest wolnym portem, nie podlega import do Hongkongu cłom, nie ma VAT-u w Hongkongu. Nie ma tak naprawdę zbyt wysokich barier dla importu produktów żywnościowych do Hongkongu, o ile spełniamy wszystkie wymagania. Odprawa jest bardzo szybka, więc jest to dość sprawnie obsługiwane. Troszeczkę inaczej wygląda w przypadku, jeżeli docelowym portem przeznaczenia jest Hongkong, a inaczej, kiedy Hongkong jest miejscem tranzytowym. Zostańmy przy Hongkongu jako docelowym miejscu, bo nawet dzisiaj wysyłane kontenery do Wietnamu mogą swobodnie być transportowane bezpośrednio do Hongkongu. Oczywiście dla wielu z państwa jest tajemnicą Polishnera, że Hongkong dawniej również funkcjonował jako ogromny hub, gdzie mięso później było, czy inne produkty spożywcze transportowane do Chin. To w dużej mierze zostało już ukrócone i nawet partnerzy z Hongkongu zwracają bardzo dużą uwagę na to, aby później ten produkt nie pojawił się na rynku w Chinach nielegalnie.
Jakie są pozataryfowe ograniczenia? Jedynie spełnianie wymogów Światowej Organizacji Zdrowia. Tych, które bardziej skupiają się na ochronie zdrowia ludzi, zwierząt, roślin. Tych wszystkich, które tak naprawdę z Polska i Unia spełnia. Bariery techniczne w handlu też nie ma za dużo. Bardziej się one skupiają na ochronie konsumentów i środowiska. Europejscy eksporterzy muszą wykazać, to jest bardzo ważne, zgodność z przepisami technicznymi i wymogami dotyczącymi etykietowania produktów. Zdarza się często, że źle oznaczone kartony nie mogą przejść odprawy w Chinach. Certyfikacja, to już dzisiaj też wspomnieliśmy, licencje i kontyngenty importowe. W historii Hongkongu możliwe, że zdarzyło się to raz czy dwukrotnie, kiedy zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące licencji czy kontyngentów na import. Hongkong jest, podkreślam, wolną strefą ekonomiczną, która działa bez takich ograniczeń. Na pewno, żeby zrozumieć to wszystko i obejść jakieś niepotrzebne problemy, to współpraca z odpowiednimi stowarzyszeniami, prawnymi organami regulacyjnymi, czyli to, co dzisiaj również Państwu przedstawiamy. Podstawą jest bliska komunikacja i współpraca z lokalnymi importerami i dystrybutorami, którzy na pewno szybciutko będą mówili o ewentualnych zmianach. To, co dzisiaj Pan Minister powiedział o zmianach na listach w Hongkongu w styczniu tego roku. Do nas, jako do przedstawicielstwa KRD, zgłosiło się kilkanaście firm, które z żalem stwierdziły, że nie są na uaktualnionej liście w Hongkongu, a miały już kontenery w porcie lub dopływające, więc kontakt z lokalnymi dystrybutorami po to również, żeby śledzić najnowsze informacje, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zbudować skuteczną współpracę z partnerami i klientami w Hongkongu? Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że zrozumienie potrzeb rynku Hongkongu i rad tych naszych przyjaciół jest bardzo ważne. Dzisiaj też kilkakrotnie pojawiły się sugestie dotyczące wielkości opakowań, etykietowania. To są te elementy, które pozwalają zbudować zaufanie, ale i nasz sukces. Oczywiście zrozumienie regulacji w Hongkongu i wymagań konsumentów. Przykładem są midy kurczaka, gdzie wielu dzisiaj sukcesem już istniejących polskich dostawców, czy w sektorze retail, czy w Horeca, spotyka się z jednym zastrzeżeniem, że akurat polskie midy przy przetworzeniu w Hongkongu pod opieką kucharzy mają brzydki kolor później w efekcie. To też jest jakaś wiadomość, która jest dość ważna do tego, żeby zrozumieć, jakie są potrzeby. Ważnym jest to, jak wybrać naszych partnerów, jak wybrać klientów. Oprócz skali działania i profesjonalizmu należy również pomyśleć o tym, w jakich kanałach dystrybucji nasi partnerzy pracują. Czy to jest Horeca, czy to jest tradycyjny kanał dystrybucji, czy może wyspecjalizowany kanał, na przykład dostaw do szkół, czy też kantyn w zakładach pracy, jak również online'owe. Proszę zwrócić uwagę, że musimy naprawdę zrozumieć, gdzie ten nasz produkt będzie ostatecznie sprzedany. Faktycznie rynek w Hongkongu ma wiele wspólnych kanałów dystrybucji i w efekcie może się okazać, że nasi klienci, z którymi współpracujemy, korzystają z tych samych, co niestety będzie dla nas samych tworzyło niepotrzebną konkurencję. Musi być zachowana absolutna jasność, przez jakie kanały dystrybucji przechodzą produkty. I wtedy finalnie możemy wybrać, dobrać naszego partnera. Również zapoznajmy się z zakresem profesjonalizmu i skali działania tych naszych partnerów. Podkreślam partnerów w Hongkongu, podkreślam naszych klientów w Hongkongu, mając na uwadze to, abyście Państwo mogli nawiązać współpracę bezpośrednio z strukturami w Hongkongu, które będą Waszym partnerem. Nie przez traderów w Europie, ale faktycznie firm, które potrafią zbudować długotrwałą współpracę
i dać możliwości do tego, aby ten biznes wspólnie budować. Zapraszamy faktycznie to, co się dzisiaj dzieje z naszymi partnerami z Hongkongu i przed południem z Japonii do odwiedzania Polski. Dla wielu to była pierwsza wizyta, kilkoro z naszych przyjaciół byli drugi czy trzeci raz, ale dopiero wizyta w zakładach uwolnień pozwoliła im zrozumieć, jaki jest poziom zaawansowania polskiego przemysłu drobiarskiego i pozwolić na zaufanie jakości polskich produktów. Musimy myśleć o tym, jakie są ceny w Hongkongu, koszty, żebyśmy zrozumieli, dlaczego jest takie parcie na naszą cenę, jak również konkurencja. Pamiętajmy o tym, że koszty magazynowania transportu w Hongkongu są bardzo wysokie. Hongkong jest mały, natomiast te koszty, mimo że odległości czy też struktura nie jest bardzo rozłożyska, natomiast koszty są jednymi z największych na świecie. Na pewno klient, który pozwoli nam na to, aby on zajął się całą strukturą odprawy, magazynowania i logistyki w Hongkongu, to ten, który będzie na pewno dla nas stabilny i sprawdzony. Na dzień dzisiejszy namawiam do tego, aby podkreślać pochodzenie i markę Made in Poland. Polskie mięso drogowe naprawdę z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, z roku na rok uzyskuje coraz bardziej dużą rozpoznawalność i przychylność konsumentów, którzy doceniają jego smak versus cena, jakość versus cena. Jest to naprawdę dzisiaj dobrze postrzegany kraj pochodzenia. Również własne marki. Wielu dzisiaj naszych partnerów z Hongkongu podkreślało, że już albo pod własną marką sprzedają, albo pokazywali te, które istnieją już w Hongkongu, pochodzące od polskich producentów. Ten znak Made in Poland to pewien symbol niezawodności i doskonałości w produkcji drobiu. Również pochodzenie z Unii Europejskiej. To, co dzisiaj było kilkakrotnie już podkreślane zaangażowania Polski w bezpieczeństwo żywności, mówienie o tym, jak naprawdę, jak wysoko i rygorystycznie są stawiane wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności w Polsce. Również mówienie o tym, gdzie polski drób jest sprzedawany. Pokazanie, że jesteśmy naprawdę międzynarodowym, światowym partnerem. Udział w wystawach, misjach handlowych i spotkaniach z klientami. Zapraszam Was bardzo mocno do tego, aby uczestniczyć przede wszystkim w Hong Kong Food Expo. Te targi, które były w ubiegłym roku, może nie przyniosły wszystkim tych efektów, które się spodziewali, ale pamiętajmy, że to były pierwsze targi, które odbyły się po COVID-zie. I tak naprawdę Chińczycy w Hongkongu nie wiedzieli, jak podejść do tego wydarzenia. Organizacja misji handlowych, czyli w drugą stronę, pojechać do naszych partnerów, spotkać się z nimi, rozmawiać, zobaczyć, jak rynek wygląda. Wydarzenia networkingowe, spotkania, nawet te organizowane przez inne organizacje. To, co z sukcesem udawało nam się w organizowaniu działań ze stroną z Chin, to samo uważam, powinniśmy kontynuować w przypadku Hongkongu, czyli spotkania kluczowych interesariuszy branży drogarskiej z Hongkongu w Polsce i w drugą stronę. Wizyty studyjne, pokazanie jakości i warunków produkcji, ale również pomyślmy o działaniach promocyjnych. Bardzo popularne w Hongkongu są eventy, które promują w hotelach, restauracjach produkty spożywcze pochodzące z jakiegoś regionu. I taki miesiąc polskiego drobiu ze współpracy z partnerami z Hongkongu, ale z kanałami medycznymi i Horeką na pewno byłby bardzo mile i fajnie postrzegany. Inicjatywy marketingowe podkreślające wyjątkowe zalety polskiego drobiu. Promocje, rabaty, no to już jest domena naszych partnerów, ale z nami we współpracy. Zapraszamy również do tego, aby wspólnie z KND prowadzić kampanię edukacyjną zwiększającą świadomość na temat korzyści płynących właśnie ze spożywania polskiego drobiu. Pokazać, że to można. To nie są kosztowne rzeczy, to naprawdę fajnie można zorganizować, a to pomoże nam wszystkim.
pokazy kulinarne. To nie tylko przy eventach typu targi, ale można to w innych miejscach też fajnie organizować. Są również dzisiaj już polskie sklepy w Hongkongu, które sprzedają polską żywność i te platformy też można wykorzystać. Zapraszam do tego, żeby patrzeć na Hongkong nie tylko jako miejsce do ulokowania swoich produktów, ale również jako miejsce, które pozwoli w przyszłości ze względu na planowane scalenie obszaru południowych Chin, czyli tak zwanego Great Bay Area z Hongkongiem, może to być również szansa dla eksporterów do tego, żeby poprzez Hongkong w przyszłości wprowadzać swoje produkty do Chin. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli będziecie mieli pytania, dostajemy jeszcze na chwileczkę. Dziękuję bardzo.